Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed 3. Mamy kolejną misję. Mamy kolejną misję osadniczą. Nie wiem, czy tak to. Misję osady. O, tak będzie chyba bardziej poprawnie. Do zrobienia to jest chyba ten typo z kopalni. Bo tak to wygląda, jakby tam mogła być kopalnia. Chociaż kompletnie nie kojarzę, że tutaj była kopalnia. Ale no. Chyba nawet dwie kopalnie, tak momentami. No to by znacznik wskazywał. I potem lecimy do księgi rachunkowej zobaczyć, co ja tam mogę, kurde, porobić ogólnie z tym wszystkim, co my tu teraz mamy. A nie, to jest nasza pani łowczyni. I za czym ty tu tak polujesz, koleżanko? A to pewnie się zbagowała, przez to ten znacznik tak skakał. No co tam? Białe trofeum. Been fixing to trap a cougar I've seen prowling about. Cougar. The beast has snapped two of my snares already. From what I've seen, its fur is white, mad as it sounds. Its hide would be worth a fortune to the right person. I have never seen a cougar like that. I would like to help you. I'll follow you then. Stay quiet. No wiadomo, wiadomo. Szukaj wskazówek. Jest wskazówka. No, taki tu bardzo teren, gdzie niekoniecznie moglibyśmy się ukryć przed takim kuguarem. A wydaje mi się, że kuguar przed nami. Spokojnie, chociaż z białym futrem może niekoniecznie. Co, zawęziło nam? Nie, po prostu kierowało nas w inną stronę. Tak, mam. Spoko. Nie musisz się martwić. Najchętniej to bym wlazł na drzewo. Chociaż, no kuguar też może czyhać na mnie na drzewie, więc może akurat to nie jest konkretnie dobra opcja, ale mimo wszystko bym wolał. Dobrze, celu. Poczekaj, aż mnie zaatakuje i go zadźgam ukrytym ostrzem. Przecież nie będę się bawił w jakieś strzelanie. Co ty myślisz, że ja trafię? Pojebana jesteś, czy co? Ty mnie jeszcze nie znasz, kobieto. Śmiałe wnioski wyciągasz. No, taki ładny. Zostawmy go w spokoju. No to go zostawmy, no ej, weź. O, fop. Kotka będziesz. Naprawdę jesteś pojebana. Ty, typie, uważaj, bo to jest kuguar. Tam jest siano, dobra. Nie wiem, jak ty se poradzisz. Może lepiej niż ja. Jezus, skacz do... Okej. Tak, też można było to zrobić. O, tam było zejście, super. You must be here for my new friend. I was dumping a load and he went straight in. Srasz w kopalni? What are you thinking, Miriam? Flush and fire. Norris can back off. One of us goes in there to draw him out, and the other waits out here to shoot. Ja nie strzelam. Zapomnij. I will go in. Chociaż w sumie mógłbym strzelać. Spudłowałbym, on by uciekł i by było po sprawie. No przecież on jest bezbronny, on się boi. On się boi bardziej nas niż my jego. A! Zagryz mnie. Nice shot. Thank you, Miriam. Bez sensu. Chujowa misja, najgorsza na świecie. Towary poziomu drugiego. W dupie mam twoje towary poziomu drugiego. Jestem zniesmaczony tym zadaniem. Dawno nie byłem tak zniesmaczony jakimś zadaniem. Teraz jestem. Coś nowego? Coś nowego. Ej, a gdzie jestem? Tak. W ogóle? Gdzie mój znaczniczek? Tu? O Jezus. To szybciej będzie trzeba strawelować tutaj. I podejść po prostu. Ale jestem zły. Dajcie mi jakieś inne zadanie. I nie z tą łowczynią. Już na nic z nią nie poluje.
Cholera jasna. Takiego koteła ładnego, no. Bezbronnego, dodam. Uciekał przed nami. Chciał się schować po prostu. To nie. A i tak zjebałem quick time event. Jestem ciekaw, jakby mi wyszedł. Czy jakoś inaczej by się to... Może mogłem go ocalić? Nie, w tej grze nie ma takich wyborów. Jest liniowo wszystko. Co tam? Coś za jeden. Pokój w karczmie. Jesteś karczmarzem? Obwoźnym? No. Na to wygląda. Hello, sir. Would you like a draft of ale or some bread and cheese? Connor, this here is Oliver and that is Corinne. Great people. Ollie, this is Connor, the man I was talking about. The Lord of the Manor. We were passing through is all and met some of your townsfolk. They were thirsty and we had some barrels in the back. And... I am no lord and these are my friends, not my townsfolk. What brings you to the road with a cart full of spirits for sale? We were innkeepers until the king took our inn for some military such and such, left us out on our round bar. Hey, you should settle here. We could use an inn. Good idea. We would, but without the inn, itself, morderczyni cholerna. And building one isn't cheap. We certainly have a need for something of the sort. I will speak with my friends at the mill and see what we can do about building ourselves one. If it can be arranged, would you consider ending your search here? Of course, Ollie. We'll have an inn again. No, się tak nie rozpędzajcie. Powiedziałem, że spróbuję. Pomóż oferując im 1000 funtów. Aha, miałem iść kurna do tartaku, a nie płacić im hajs. This should suffice. Thank you. You won't regret this, Connor. We promise. Już wolałbym iść do tartaku. Kurwa, za 1000 coś takiego? Wow. Zajebiście. Nowy schemat mąka. Jakieś nowe mission? O, ale tutaj. To może znak, że już wszystko mam zrobione. Nie. Zobaczmy. Albo będzie mnie uczył czegoś nowego. Pan Achilles. Chociaż wydaje mi się, że nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Strzelam. No jak jest w domu, to raczej mi to wygląda na właśnie takie podsumowanie już, nie? Niż cokolwiek innego. E! Tajemnice posiadłości. Uuu, a jednak. Magicznie się ten zapalił od drewna. Should I search for something to fill that space? No rush. Eventually the right piece will present itself. Jakie malowidło? As you wish. To żadnych malowideł nie będę kupował. There's a chest in a cave on the edge of the property. Could you retrieve it for me? I would go myself, but these old bones prevent me from getting to it. Zmniejsz odległość do celu. No już, dobra, no kazałeś mi gdzieś iść. Take Norris with you. The cave entrance is blocked with heavy stone. And will need to be cleared one way or another. Aha, i musiałem, nie mogłem go zgubić, jak schodził tutaj, bym spieprzył zadanie. Musiałem go mieć na oku cały czas. Pomóż z Norrisem o ładunkach wybuchowych. Cóż to za skrzynia i co w tej skrzyni? Fast travel jakiś tam? Oczywiście, że nie, tak? Mogę? Szybko podróż, niedostępna. No to ty też się pierdol, gro. Jakiś kuń chociaż? A gdzie to? A nie, czekajcie, my tu stajnie mamy. Teoretycznie jakieś koniwo powinno być. No i stoją, proszę bardzo. Już wolę jechać konno niż z buta. Też nie wiem, czy jest jakoś turbo mega dużo szybciej. Na pewno wygodniej, bo wszelakie nierówności terenu pokonuje bez większych problemów, nawet może kosztem delikatnie zdrowia, ale to nic. To tak
takie poświęcenie, na które jestem gotów. No, koń się z byle gówno zatrzyma i koniec jazdy. A, mogę popędzać tutaj, no spoko. Na te 3 sekundy takiego boosta zrobię. Co za głupota, będę narzekał na jazdę konno za każdym razem, jak będę musiał, albo chciał, jechać konno w tej grze. Z tragedii, z masakra. Najgorzej zrobiona jazda konna do tej pory, spośród gier, w które grałem. Do tej pory. To już nawet płotka była lepsza. A uwierz mi, koniu, to jest poważna obelga. Znaczy nie koniu, tylko deweloperowie. Deweloperzy. Deweloperowie. No i tak też można było zejść. I znowu w to miejsce mordu przychodzę. Może posprzątane chociaż. Dawaj ten dynamit. Albo chodź ze mną, nie wiem. Horace, I'm going to fetch something for the old man. And he told me there might be some stone that requires clearing. Yeah? I will bring my explosive. No, to chodź ze mną. Tylko No dobra, daleko to pewnie nie będzie, jak chłop niesie ze sobą. Yeliam is interesting. No w dupie to mam, jest pojebana. A deadly shot. She brought down that cougar. She is strong, capable. Pojebana, przypomnę. She has no husband? Not that I'm aware of. I never met a woman like her before. I would like to know her better. You should speak to her then. I might try. Hey, don't splash. Don't want to get the powder wet. Prędzej sam sobie go uchlapiesz, baranie. Skąd mam wiedzieć? Lubi mordować zwierzęta, to na pewno. Czy Francuzów? Nie wiem. I see why he encouraged me to enlist your services. What problem? We blew it up. No, równie dobrze mogłeś mi po prostu dać tę beczkę, sam bym sobie poradził. No, już dobra. Ah, that's a nice one. Thank you. Bienvenue. Doesn't look safe in there. Be careful. Spoko, kuguarów raczej nie będzie. Jak będą, to wiem, kto je morduje, także. Dobra, dobra, zamknij się. I co ja mam tu znaleźć niby w tajemniczej skrzyni Achillesa, Serio, nie pamiętam, co to może być. Jakaś broń? Pancerz? Raczej nie. O, świetnie. Przejdę pod spodem jakoś? Z tego co pamiętam, no to nie było tutaj jakiegoś takiego właśnie specjalnego pancerza do odblokowania, jak w poprzednich asasynach. A tu się zawaliło, tak? Czyli muszę obrać tę drogę. Dobra, myślałem, że mam dwie do wyboru, chciałem sobie to sprawdzić. Może jakaś skrzynka albo coś. Też się pewnie zaraz zawali. Nie? To co tam jest? Taka plaża jakaś? A nie. Myślałem, że piasek tu jest, a to się po prostu światło tak odbija od wody. No dobra, dobra. Żebym nie zabłądził zaraz. Tam leci na łeb. Teraz sobie popłynę tu. A nie ma znaczenia, którą drogę obiorę. Ostatecznie. Gdzie on to skitrał? Się nie dziwię, że mnie wysłał. Style łażenia. Niewiele widzę. Także lecę trochę na czuja. Ale okej, udało się. Dawaj, dawaj! Bo nam się zawali pod nogami. Będziemy skakać jak Legolas po zapadających się kamieniach. No i co my tu mamy? Jest ten zamek asasyński. Jakiś całun. I mam 2 minuty, żeby stąd spierdzielić, a nic nie widzę, co?
To będzie ciekawe. Absolutnie na czuja lecę, nie mam pojęcia, czy dobrze, czy niedobrze. No na pewno szybciej się nie da, to mi się wydaje, że to jest taki pewniaczek. Dobra, tu już złaź. Spróbujemy się stąd. Dzięki. Spróbujemy się stąd wydostać. We 2 minuty. No serio? Taka beczka prochu, aż tak... Noż do kurwy nędzy. Ty, bo mi się opcje pokończyły już. A nie, dobra, tu jeszcze mogę. Taka beczka prochu aż tak bardzo wstrząsnęła całą tą potężną górą, że... się wali wszystko w pizdu. No dzięki. Ty, to mogę nie zdążyć faktycznie. No, przestań pływać w powietrzu. Cholerne rozwidlenia. Wiedziałem, że po coś są, tylko myślałem, że będą mi się zapadać na łeb w drodze do skrzynki, a nie z powrotem. A tu już się tak fajnie zawalają, że mogę przejść albo pod, albo nad. Tu już są takie miłe te głazy. Nie tak jak tam, że całą drogę mi zapchały, tylko tak o. Delikatnie. No jeszcze lisy by zginęły. Przez te moje wybryki tutaj. No teraz jak już tu jestem, to sobie to wezmę. Ale bym się wkurzył, jakbym 5 minut temu zdecydował, że tu po to przyjdę i teraz bym tu był jeszcze raz. Ale bym był zdenerwowany. Aha, szybka podróż niedostępna. Tak? Tak. Kuń... nie wiem. Kuń został na górze. No, kurde. Też w sumie mogę przywołać chyba kunia. Dobra, już się przebiegnę. Tym bardziej, że i tak nie widzę, żebym mógł tu gdzieś... wygodnie konno podjechać? Nie, no tu między tymi drzewami jakoś bym tam dał radę. Co tam, Bober? Żyjesz sobie? To dobrze, żyj dalej. Ja nie mam zamiaru ci w tym przeszkadzać absolutnie. I chyba nie będę polował na te zwierzątka. O ile gra mnie nie zmusi, jak przed chwilą, to... to nie będę się w to bawił. Wiem, że z tego jest dobry hajs, tam taka skóra z niedźwiedzia na przykład, czy właśnie chyba coś z bobrów. Teraz nie pamiętam. Wiem, że mordowałem te bobry na potęgę, jak grałem za pierwszym razem, ale albo one mają coś drogiego dropią, albo po prostu stosunek ilości bobrów do ceny tego, co one zostawiałem, był tak dobry, że opłacało się właśnie biegać w tej z powrotem i mordować te bobry. Się nie wiem, czemu... z handlowania rzeczami ze zwierząt mi tylko bobry zapadły w pamięć. No ale wiem, że niezłą fortunę sobie na nich zbiłem. Ale za cholerę nie pamiętam. Czy one faktycznie coś tam takie odrapiły, czy było ich po prostu dużo i no najłatwiej się pozyskiwało z nich rzeczy. Żeby już nie nadużywać słowo mordować i zabijać. Dobra, mam. Nie wiem, co to jest. Honor nie raczył pokazać. Ale mam. Czy on się tam zamknął? To jest opcja otworzenia tego od wewnątrz? Czy coś mu się pojebało i... i się zamknął. No bo sobie przyszedł umrzeć. Nie, żyje. I have what you asked for. I must know who put it there and for what purpose. I did. I put it somewhere I knew only I could reach, but that was a long time ago. Garnitur maturalny. Who does that belong to? These were the robes of the first assassin to come to the colonies. No, urzekła mnie ta historia. Po chuj po to szedłem? Nie wiadomo. Okej. Okay. No nie! Nie chce mi się. Nie, odmawiam. O
Odmawiam udziału w tym. Dobra, to jest ten? Nie, graj. No, sam sobie nie będę grał. Gdzie ta księga? Tutaj. Nie, tutaj. No i co my tu mamy? Handel. Bomby dymne. Zaraz, bo ja tu... Dobra, to są rzeczy, które mogę kupić od moich ziomeczków. Surowce, las, o proszę, ile tego. Zioła, rzeczy z tych, ze zwierząt, minerały. Aha, ale wytwarzać mogę tylko beczki. Ekstra. Tak czy nie? To jest wszystko chyba ogólnie? Chyba tak. Kup zasoby od rzemieślników. Niektóre będą niedostępne, dopóki nie awansujesz, wykonując misję osady. Możesz zobaczyć wytworzone i kupione. Chyba, że wytwarzanie jest gdzie indziej? A, tu jest. Dobra, okej. Okay. Zboże, len, wełna. Ulepszenie ładowności. Maczuga wojenna z kamienia. Konor może tego używać. A, bo ja też tu mogę rzeczy robić. A, podwójna kabura. To o tym pisaliście w komentarzach, że mogę mieć dwa pistolety. Konwój lądowy. To jest konwój morski na przykład. Tu mogę rzeczy do siebie wytwarzać. Alkohol możemy robić, ubrania możemy robić, jedzenie możemy robić, medykamenty, artykuły żelazne, różne, artykuły wojenne, artykuły drewniane, lampy oliwne. Ja pierdzielę, ile tego. Drewno sosnowe, drewno na rozpałkę. Dobra, chwila. Las, drewno na rozpałkę, zakup. Dawaj maksymalną ilość. Drewno na rozpałkę i drewno sosnowe. Drogie to nie jest, więc spoko. I zrobimy ten, zwiększymy sobie ładowność. Konwoju lądowego. 5 na 5, super. No i w sumie moglibyśmy dębowe drewno. Moglibyśmy sobie w ten. Więcej tych konwojów też. Tylko czy każdemu będę musiał zwiększać ładowność? Dawaj. Maksymalnie 3 na 3? Nie. Dobra, no i proszę bardzo. Mam trzy różne konwoje. I mogę ładować dużo rzeczy. Dobra, to spróbujmy. Może alkohol, żyto, jęczmień, beczki. Mam tu gdzieś tak mniej więcej, ile by to kosztowało? Nie, mam koszt wytworzenia tylko, a nie mam, ile bym za to zarobił. Drewno orzechowe, drewno hikorowe. Mam coś takiego? Drewno orzechowe mam. Nie, to pewnie jeszcze będę mógł to odblokować wyżej. To nie zrobimy sobie super turbo mebli. No dobra, to co byśmy mogli zrobić? Lampy oliwne, sosnowe drewno i czarny proch. Uj, wie skąd wziąć czarny proch. Dobra, nieważne. Rękojeści. O Jezu, to pewnie bardzo dużo rzeczy można robić. Dobra, robimy ten alkohol. Żyto i jęczmień. O, czy ja to będę miał? Gdzie będzie żyto i jęczmień? To mnie ciekawi. Wełna, wosk. Ty, no nie wiem. Też chyba nie mogę. I guess. Produkty farmy tutaj. A no to faktycznie nie ma. Ani żyta, ani jęczmienia. No to i też nie zrobimy.
Łąka półsłup. A, tu mogę robić rękojeści. No dobra, to dam radę zrobić ten? Ruda żelaza i krzemienie. Rękojeści ostrza. Ruda srebra, półsłup, no i nici żagle okrętowe. Ruda żelaza i krzemienie. Też pewnie tego nie mam. O, mam rudę żelaza. Krzemienia nie mam. Wytworzyć raczej krzemienia też chyba nie mogę. No to niczym, co nie pohandluję. Kurde, zróbmy cokolwiek. Jezus Maria, no. Ruda miedzi, świeża woda. Nie mam nic. Uj, dawaj te beczki. Weźmiemy beczki. Mąkę, zboże. Nie mam zboża chyba, nie? Produkty farmy. Wełna. Las, zioła, polowanie, minerały. No nie mam zboża. Chujowizna, jak nie wiem. Wełna, len, też nie mam. Klonowe drewno, rękojeści mogę porobić. Nie wiem, czy jest sens. Nie mam klonowego drewna, nic nie mam, pierdolę to. Nie chcę mi się. Dobra, ja chyba... Nie. Odechciało mi się w to bawić, wiecie? Lećmy do Nowego Jorku, zróbmy misję. To jest za dużo, nie chcę mi się tego ogarniać, za gorąco, mózg mi się gotuje po prostu w tych słuchawkach, przy tym sprzęcie, niech już się ochłodzi, błagam, bo nie mam, uderzyłem w mikrofon, przepraszam, nie mam siły żyć po prostu. Skrzyneczka, piesek pilnuje, czy nikt nie pilnuje? Nikt nie pilnuje, no to biorę. Dziękuję bardzo. Schemat na przyzwoite ubrania. Aha, czy jeszcze schematy muszę znajdować? Albo kupić. O nie. To już chyba wiem, czemu polowałem na te bobry. O Jezus. Fajnie, no pewnie jak to ogarnąć, wysłać 3 takie napakowane konwoje, to pewnie w moment można kupę siana zarobić, ale weź za tym biegaj wszystkim, wytwarzaj te rzeczy, a to menu jeszcze nie jest jakoś takie szczególnie responsywne. Przyklikuj się przez to wszystko, sprawdzaj, co masz, czego nie masz, co potrzebujesz, bo nie możesz sobie przypiąć na przykład schematu, żeby zobaczyć, co ci jest potrzebne. Pierdolę to. To misji morskich też mi się chyba nie będzie chciało robić, coś tak czuję. Bo nie chcę się zdenerwować, denerwować pływając nieulepszonym statkiem, a nie ulepszę go, bo to kupę siana kosztuje, a nie chcę mi się go zarabiać. W sposób taki właśnie handlujący. A inny sposób niż handlujący, no to jest zbieranie skrzyneczek, ale nie chcę mi się biegać i zbierać skrzyneczek. Strasznie to wszystko brzmi takie żmudne. Jasne, jakbym miał tony czasu. To bardzo chętnie ten tutaj między jednym odcinkiem a drugim na tyle siana zarobił, że... Aż miło, ale... A, bo ja ze starym cały czas współpracuję, zapomniałem już nawet. Myślałem, że już skończyliśmy naszą współpracę. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the loyalist commanders. Spotkanko oficerów, co? Ja, ale zapierdala, niby siwy, a... Geralt. Geralt nie mógł aż tak długo sprintować. Dzień dobry. Au! Kurwiu.
Co to miało być? Się rzucił na mnie. Tate, tak się... Kurwa. Tate, tak się przeskakuje. Czekaj, tate, bo tu jest skrzyneczka gdzieś. To aż głupio by było ją tak tutaj zostawić, bo tu kupa pieniędzy jest w środku. Stalowy Tomahawk, schemat. Wii! Jestem. Ale to w fortach jest, są takie potężne sumy. Grube i spasione. A 1200 też nieźle. No kurde, żwawyś. Muszę przyznać. Nie to co ja. Gdzie ty tam polazłeś? Skubany. Dobrze, się nie zbagował. Gdzieś po drodze. Gdzie my kurna idziemy? A, bo to jest punkt chyba. Będziemy się synchronizować. Wspólnie. Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Well, they're talking in circles. We're nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Ambush! No, czy zasadzka? It'll help here. Nie tyle zasadzka, co... atak z zaskoczenia. Wiem, że brzmi podobnie, ale... na nikogo byśmy się tutaj nie zasadzili. O Jezus Maria. Dobra, chwila. O! A, dobra. Aha, spoko. Nie zasłoniłem się nim, ale... salwa jego kolegów... zadziałała i go zastrzelili i tak. O, ten też nie strzelił, a chłop umarł. Proszę bardzo. Proszę strzelać. Fajne jest to zasłanianie, podoba mi się. Kurwa, oni sami się zabijają. Ała! Jezus Maria, no już ile może. Hej, tam jak tam, radzisz sobie? Ja zabiłem kogokolwiek. Moją własną bro... A on tam gdzieś biegał. Kogokolwiek zabiłem, czy tak... bardziej sami się zabijali, a ja tylko z... ten... się zasłaniałem. No genialny jest Heitam, naprawdę. Świetna postać. Świetna! Gdzieś tu jest skrzyneczka. No dobra. Domyślam się, że nie mogę mi trężyć za bardzo. A, zapnijcie się tam. O, piesku! Lepiej odpuść. Jeden piesek zginął w tej serii i nie zamierzam, żeby było ich więcej. A tam sobie mogłem skrócić drogę. No, nie wiedziałem, że tu pobiegnie w sumie. Mam cię! Mam go. Move. Go to hell. I said move. Wait, wait. I'll tell you anything you want. Anything, only don't make me go in there. We just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then. Powal swój cel z góry, kurwa. Powalić to ja sobie w kiblu mogę. Będą jakieś durne pomysły podrzucać.
Podejrzę się. No co za kurwa? Idź. A jeden taki mnie popchnął. I kurwa skończył z kosą pod żebrem. A? Ja jestem po drugiej stronie. No i w sumie się tam temu nie dziwię. Strasznie kuszące, jak można. Szybciej. Jeszcze szybciej. Specjalnie ta sekwencja spacerowa jest tak długa. Achievement na pewno. Odpowiednią ilość popchnięć. What are the British planning? To march from Philadelphia. That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. There. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the loyalists. You could have held them until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. Connor, przypomnę, że zabiliśmy typa, który nas popchnął, więc przestań moralizować, dobra? Bo też taki świętoszek nie jesteś, kolego. No nie, no spierdalajcie ode mnie. Tak naprawdę to chciałem wbiec pomiędzy te budynki, ale... O, nie zdążyli mnie zauważyć, to fajnie. Właś. Jaki on ma problem, żeby czasami zeskoczyć z takiego murku wąskiego, to jest nieporozumienie jakieś. Chłop miota jak dziecko we mgle. Nie wiem skąd to powiedzenie. Łaziłem we mgle jako dzieciak i zawsze trafiłem tam gdzie chciałem. Nie, ale będzie bez sensu te budynki poukładane. Nie można sobie tak fajnie poprzeskakiwać. To biegnie ulicą, debilu. Nie po to jestem asasynem. Żeby po ulicy biegać. Jakiś plebs. No i musisz zginąć. O nie, Connor! Czemu go zabiłeś? Przecież mogłeś go uwięzić i wypuścić go później. Widzisz? Czasami trzeba. Bacz najpierw na swe postępowania, a dopiero potem innych oceniaj. Czy jakoś tak? Jest chyba takie powiedzenie w tym stylu, nie? Czy nie? Czy coś mi się pojebało? Nie dosłownie, ale coś właśnie z tym samym sensem. Że coś tam... Jak nie, to nie... Nie wiem, no strzelam. Ła! Ja strzelam, nie ty! To co możemy zrobić od razu? Ten. Punkty. Widokowy. Strasznie jestem nieostrożny. Nie chcę mi się już. Powiem wam szczerze. Nudzi mnie ta gra trochę. Nie wiem, jak mogłem w nią wsiąknąć tak bardzo 10 lat temu. Robiłem absolutnie. Ale se stoję fajnie. Robiłem chyba absolutnie wszystko, co było do zrobienia. Teraz mi się nawet fabuły nie chce robić. Nie dlatego, że ją znam, bo nie znam poszczególnych sekwencji. Nie pamiętam, tylko te parę sytuacji, o których wam zresztą mówiłem, że o, to kojarzę, to pamiętam. No i cały finał współczesnej historii, no to też pamiętam. A tak to no nie wiem.
Może niektóre rzeczy po prostu powinny pozostać w strefie nostalgii. Nie powinniśmy ich ruszać i próbować odświeżać. Tylko żyć z takimi wspomnieniami, z jakimi nas dany tytuł zostawił w swoim czasie. Też mają skrzyneczkę. Wyjebane. A ja mam jakieś ziomeczka do pomocy, ale chyba nie tego rzeźnika. Co ty z tymi końmi? Weź już. No bo ja cały czas ścigany jestem. No, najlepiej będzie się zatrzymać, wymordować wszystkich, którzy mnie ścigają. I zniknąć im z oczu. Coś tak... Zauważają mnie, ale tak niechętnie. O, fajnie jakby gdzieś tu list gończy wisiał. To bym miał od razu zbanić. Czy rzecz, do której ja biegnę, dzieje się w ogóle w Nowym Jorku? Nie. Tu jeszcze następna misja osady. O mój Boże. Pogranicze. No właśnie, kurde, po cholerę ja tu biegnę. A, bo to u Waszyngtona jest. Ale tak, bo Connor mówił, że musi iść go ostrzec, bo coś tam, coś tam. No, dobra, go ostrzyżemy i... Będziemy kończyć. Let's go, Connor. Ale może też, kurde, właśnie nie chce mi się siedzieć za długo przed tym kompem, bo naprawdę źle mi się tu siedzi. Jest ciepło. Jest ciepło. No naprawdę, wcześniej jak było chłodniej. Czy chłodniej, też ciepło, ale nie aż tak. No to przyjemnie mi się tutaj nagrywało, a tu no to ja dosłownie po prostu się wytapiam, nie? Masakra. Dobrze, że ta gra nie jest jeszcze aż tak wymagająca i komp nie osiąga takich niesamowitych temperatur, ale jak sobie na przykład pykałem w Need for Speed Heat po godzinach, no to przecież tu naprawdę szło popłynąć. Musi zmienić stan skupienia. Także dobrze, że ten remaster nie taki wymagający. Kurde, jestem ciekaw, bo to jest właśnie jeden z tych przykładów remastera, gdzie no przysiągłbym, że ta gra tak samo wyglądała 10 lat temu. Więc jestem ciekaw, jakby odpalić oryginał. Jakby to było, jakby to wyglądało. Tak, wiem, że sobie mogę odpalić porównanie na YouTubie, ale ja jakoś, kurde, nie ufam tym porównaniom. Znaczy, no wiadomo, że to jest jedna wersja przyrównana do drugiej, tam postawione obok siebie, ale nie widać tego aż tak. Musiałbym ograć najpierw ten podstawkę, nie, oryginał, a potem remaster. I wtedy sam bym sobie jakieś wnioski wyciągnął i zobaczył, co jest inaczej, bo tak to... No, pokazujcie mi dosłownie, jakie chcecie te porównania, a ja przytaknę i powiem, że no okej. Ale no, to tak jak mówię, jak ja tak zapamiętałem oryginał, jak mi teraz pokażecie porównania, to powiem, że gówno prawda i wcale to 10 lat temu tak nie wyglądało, tylko lepiej. Także no kan dupy takie porównania w moim wypadku. Nie gońcie mnie, dobra? Po co mamy się wszyscy na siebie wzajemnie denerwować? Możemy właśnie w spokoju i w pokoju się rozejść i w zdrowiu przede wszystkim waszym i w życiu waszym. Co tam, bobry? Żyjecie sobie? To dobrze, żyjcie. Nie mam zamiaru tego zmieniać, absolutnie. No i to bieganie wszędzie. Fajnie, mogę wsiąść na konia, na którego się chujowo jeździ. Wow, ale urozmaicenie. No to też mnie trochę męczy, nie? Kurde, no te misje osady, z jednej strony chętnie, naprawdę, bo właśnie porobiłbym te wszystkie misje morskie, no ale to muszę mieć ulepszony statek, bo nie chcę się denerwować nieulepszonym statkiem, tak jak mówiłem już dzisiaj. Tak, jestem takim, kurde, rozdrożu. I kompletnie nie wiem, co robić. No nie chcę raszować tej fabuły, ale no, gra mi troszeczkę wyboru nie pozostawia. Zadania poboczne już się dosyć nawkurwiałem wczoraj. Zadanie poboczne, też mi się nie chce ich robić. Robić po 6 razy to samo, typu, nie wiem, pobij kupców, zabij z tych
pobieraczy haraczu, czy co tam jest, no bez sensu. Mówię o tych misjach wyzwolenia, no zrób 40 razy to samo, no takie kurde. To już widać, tu się chyba zaczęły typowe gry Ubisoftu, coś mi się tak wydaje, że to był ten moment, że po prostu od Assassin's Creed 3 w górę to już jest dokładnie ta sama formuła i to był właśnie przełom, który najwyraźniej zrobił na mnie przynajmniej furorę, a potem, kurde, boję się Black Flaga, bo jak to tak samo będzie wyglądać jak z trójką, to może być różnie. Dobra, nie będę zaczynał tego, bo to jest misja, ja nie mam mu iść powiedzieć, tylko pewnie ja mu powiem, on mi każe coś jeszcze zrobić, więc tym się zajmiemy w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie, hej pa, gdzie tam spierdalasz, chodź tu.